Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, który jakby też możemy i powinien zapaść bardzo mocno w pamięć, a mam nadzieję również, że będzie Wam się mega podobał, czyli jak zwiększyć moc poprzez ćwiczenia na przykład z medicine ball, czyli z piłkami lekarskimi, na przykład w rotacjach. I tutaj jakby podsumowując to, o czym powiedziałem również wcześniej, w zależności od tego, w którym kierunku będziemy chcieli rozwijać tą naszą taką siłę maksymalną i moc, czy też będziemy chcieli po prostu trenować w tym kierunku, czy to będzie potrzeba kształtowania tej całej siły przeciwko dużemu oporowi, typu jakaś sztanga, obciążenie bardzo duże zewnętrzne, twój oponent, żeby go przepchnąć, to jeżeli masz taki wybór, to wtedy komponenta siłowa jest dla nas najistotniejsza. Jeżeli jest to komponenta typowo eksplozywna, czy też niewielkie obciążenie zewnętrzne, bądź jego wtedy nawet brak, czyli na przykład chcesz swoje ciało przenieść jak najszybciej z punktu A do B bardzo duży sposób, w bardzo ciekawy jakby taki sposób, to trening o charakterze typowo siły eksplozywnej i siły reaktywnej to jest najodpowiedniejszy chyba taki wzornik, którym powinieneś gdzieś tam się opiewać, naśladować i iść właśnie w tym kierunku. Czyli tutaj powinieneś wybrać nic innego jak metodę treningową o charakterze nawet plyometrycznym. Więc nawet jeżeli nie wiesz, czym jest siła eksplozywna, to zajrzyj do wcześniejszych materiałów, gdzie już to wcześniej też tłumaczyłem, więc tutaj w treningu o charakterze plyometrycznym kluczem będzie element jakby szybkości wykonywania ruchu, ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia po połączeniu jakby jednego aspektu z drugim, to musimy te dwie takie fajne komponenty połączyć odpowiednio ze sobą. I czasami w zależności od specyfiki wykonywania wzorca ruchowego, albo też wykonania go w sposób bardziej zaawansowany i równolegle można to zrobić, to by zwiększyć tempo rozwoju siły, wartym aspektem do rozważenia jest trening, uwaga, bang, 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 balistyczny. Czyli o czym myślimy, gdy słyszymy moc obrotowa i nawet można powiedzieć, jeżeli mamy moc o charakterunku właśnie obrotowym, rotacyjnym, to też to jest nic innego jak tak zwane kinematic linking, czyli łączenie kinematyczne, czyli jak z kończyn dolnych przenieść siłę na kończyny górne i na odwrót. Więc trening z dużą intensywnością, czyli dużym obciążeniem, czyli masz na przykład wysoki procent jednego RM, czyli bardzo dużo kilogramów jesteś w stanie wrzucić na sztangę, jest kluczowym narzędziem w rozwoju niezbędnej siły oraz wywołaniu zarówno adaptacji hormonalnej, neurologicznej itd. To będzie mi pozwalało i tak by otwierało Wam jednocześnie furtkę do generowania wysokiego poziomu mocy mięśniowej. Wszyscy z nas, co ćwiczą siłowo oraz jakiś sport uprawiają, to wymagamy od siebie optymalnego poziomu siły, który będzie wypracowany tylko i wyłącznie pod dobrze ułożony plan treningowy. A dobranie optymalnego bodźca jest istotą w mojej ocenie samą w sobie z uwagi na fakt, że jeżeli nie dobraliśmy i nie dobierzemy dobrze jakby obciążenia dla klienta, to jego zdolność siłowa to będzie jakby taka, nie będziemy po prostu wiedzieć, co chcemy kształcić u niego, jaką siłę chcemy wykształcić. Więc bez tego w mojej ocenie trening rozpisany jest tak bardzo mało profesjonalnie w sposób, przez co klienci nie, przede wszystkim nie będą osiągali zamierzonych jakichś rezultatów. Więc jeżeli nie wiesz, jaki jest odpowiedni poziom Twojego klienta, to nie jesteś w stanie wyliczyć innych wartości, które będą opiewały o inne cechy motoryczne, które możesz wykształcić. Dlatego warto zawsze sprawdzić u osób bardziej zaawansowanych, średnio zaawansowanych. Wyznaczenie tego jednego RM, czyli ciężaru maksymalnego, w mojej ocenie, czyli ten ciężar maksymalny jakby na jedno powtórzenie, czyli tyle, ile jesteś w stanie wziąć na jeden na przykład przysiad, to jest to niezbędny element u osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych, ponieważ jest to podstawa programu treningowego, którego celem będzie oczywiście rozwijanie każdego komponentu podczas ruchu jakiegokolwiek, biegania, wyciskania, pływania, jazdy na rowerze, skakania itd. Czyli podejście do treningu siłowego samo w sobie jakby omawiałem w innych materiałach, gdzie bardzo głęboko wchodziliśmy w czeluście, zakamarki programowania i planowania treningu. Ale oczywiście niedługo będzie też webinar i nazwałem go jak skutecznie zacząć ćwiczyć, czyli krok po kroku, jak ten trening powinien wyglądać siłowo, do którego do zobaczenia jakby najbardziej zachęcam.
z całego serducha, ponieważ tam właśnie poruszę specjalnie dla Ciebie zagadnienia, od czego powinniśmy zacząć planować trening, by miał rację bytu. To właśnie dobrze rozpisany plan treningowy przybliża Twoją osobę do lepszej sylwetki, większego obciążenia na sztandze, większego pośladka, no i oczywiście łapa będzie nabita jak autobus do Lichenia. Więc dlatego zachęcam, zapisz się do tego webinaru, do tego materiału, bo jest to ciekawa wiedza w pigułce, takie zamieściłem tam bardzo ważne rzeczy, chcę Wam zamieścić na tym webinarze. Oczywiście on będzie live. I ta wiedza w takim bardzo dużym uproszczeniu, będziesz mógł ją wykorzystać z automatu z marszu i zastosować u swoich klientów w programie treningowym, jak i również u siebie. Na informacje o tym webinarze oczywiście masz gdzieś tutaj poniżej od razu w opisie. No i będzie najważniejsze niedługo, czyli jeżeli chcesz poznać takie kuluary, najważniejsze takie elementy, które powinny opiewać o dobrze skonstruowany plan treningu o charakterze siłowym, jak najbardziej zapraszam do tego materiału i pojaw się ze mną jakby na live. Musisz się zjawić, żeby jak najwięcej jeszcze narzędzi odkryć w swoim warsztacie pracy. A teraz wracając do tego materiału, to doskonale wiemy, żeby rozwijać odpowiedni pułap siły czy też mocy, musimy zaangażować do pracy największe partie mięśniowe. Ćwiczenia na te partie charakteryzują się często maksymalnym tempem rozwoju siły, ale w całym zakresie ruchu, więc odpowiednie wzorce ruchowe będą charakteryzowały się jako ćwiczenia na przykład balistyczne, które stanowią jedną z głównych metod treningu szybkościowo-siłowego. Ruchy balistyczne polegają na przeniesieniu siły na obiekt, na jakieś narzędzie lub też na przeciwnika, jak będę chciał go przepchnąć, uderzyć. Czyli jest to forma treningu, która naprawdę istnieje już od dawien dawna i jest poniekąd wyjątkowa, ponieważ pod koniec na przykład tego ruchu obciążenie, piłka jest wyrzucana, zwalniana lub też odczepiana, czyli jakby możesz rzucić z automatu piłkę oraz całe siły o ścianę. Więc cecha ćwiczeń tych balistycznych sprawia, że trening przewyższa konwencjonalne ćwiczenia siłowe, które są potrzebne do rozwoju mocy eksplozywnej Twoich mięśni. I tutaj w takim treningu, jak najbardziej, co wcześniej wspomniałem, możemy wykorzystać na przykład medicine ball, czyli ćwiczenia o charakterze związane z ruchem, rzutem piłki, po prostu gdzie będziemy wykorzystać piłki lekarskie, gdzie obciążenie będzie opiewało warunki intensywności od około 30 do 60% ciężaru maksymalnego. I tą siłę najczęściej, jak wspomniałem wcześniej, przekazujemy czy też transferujemy poprzez przełożenie na przykład na lekki obiekt, jak na przykład rzut piłką w baseballu przez miotacza, a zresztą teraz na przykład taki materiał w zwolnionym tempie powinniście zobaczyć, jak właśnie miotacz wykonuje przepotężną rotację zewnętrzną do wewnętrznej i przekazuje moc w stosunku do piłki, żeby poleciała z jak największą prędkością, a może lecieć nawet z prędkością 100 mil na godzinę. Możemy również przekazywać swoją energię, czyli tą moc, na ciężki obiekt. Czyli na przykład chcemy się zamachnąć i rzucić dyskiem, jak na przykład na olimpiadzie. Ale również tą siłę możemy transferować przeciwko impaktowi, czyli jak na przykład uderzamy podczas baseballu w piłkę, czyli na przykład jesteśmy pałkarzem i z całej siły chcemy uderzyć na przykład w tą piłkę, to przekazujemy teraz tą siłę, żeby jak najdalej wybić to maksymalnie, czyli tak zwany home run chyba to się nazywa, nie? Więc chyba coś również, co nam zostało, to często to się przekłada w sportach walki, czyli moc, którą chcemy wykorzystać w starciu z przeciwnikiem. Podczas na przykład uderzenia, obalenia, kopnięcia, to te elementy będą właśnie wpływały w tych czterech podstawowych wzorcach. Lekki, ciężki obiekt, obalenie przeciwnika i impact. Tak możemy właśnie w fajny sposób przekazać energię. I trening balistyczny w ujęciu ekspresji mocy jest niesłychanie istotny na przykład w prewencji też urazów. Teraz, jak i zawsze uważam, tak trochę żartobliwie, jest to dobry sezon, by zerwać ACL-a. Średnio w Polsce, nie wiem czy wiesz, to statystycznie 1 na 1000 osób zrywa na przykład ACL-a. Z tych osób, co już zerwały ACL-a, to 75% to jest całkowite zerwanie ACL-a, tylko 25% częściowe. Co ciekawe, kiedyś opinia jakby w takich kuluarach lekarskich gdzieś tam krążyła, że zdecydowanie więcej uszkodzeń ACL-a jest w sportach kontaktowych. ACL to jest nic innego jak więzadło krzyżowe przednie. I sporty kontaktowe górowały. Jednak fakty są takie i badania mocno pokazują, iż w sportach kontaktowych, jak i bezkontaktowych,
Podobnie dochodzi do zerwania więzadła krzyżowego przedniego, więc jeśli chcesz się zabezpieczyć i nawet zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji, to rozwijaj moc, ćwicz z piłkami, wykonuj ruchy o charakterze rotacyjnym. Co Ci dają w ogóle te ćwiczenia z piłkami lekarskimi i czemu powinieneś to robić, żeby rozwijać swoją moc? Tak podsumowując, jakbyśmy chcieli poskładać wszystko razem do kupy, jak trening z piłką lekarską faktycznie przenosi się na przykład na boisko, na inne sporty, na oktagon, to podstawowym celem rozwoju takiej Twojej trójwymiarowej mocy przy użyciu zintegrowanych ruchów, na przykład kończyny górnej, czy też górnej części ciała, jak i ogólnie całego ciała, które podkreślają zdolność do generowania transferu i oporu sił rotacyjnych. Tak więc w treningu z piłką lekarską widzimy poprawę koordynacji i ruchów, które wymagają wysokiego tempa rozwoju siły w trzech płaszczyznach tego ruchu, tak? Dlatego warto wykonywać nawet ćwiczenia nawet na core z piłką lekarską. Bo jak to zawsze lubię tak żartobliwie powiedzieć, no plank, ok, ćwiczenie, ale wybierajcie ciekawsze. Czemu? Bo plank działa tylko w jednej jakby płaszczyźnie i nie jesteście w stanie tego ćwiczenia przenieść na inne wzorce ruchowe. Więc trudno jest poruszyć się szybko i generować siłę, ale dzięki treningowi na przykład z piłką lekarską to zaczynamy adaptować sportowców, nasze ciało, Twoich klientów na podobne prędkości, jakie przede wszystkim mogą oni doświadczać na boisku, w oktagonie, w sprintach, w koszykówce, siatkówce i w czymkolwiek jeszcze innym, jakie sporty uprawiają. Więc wykorzystaj piłki lekarskie, ponieważ mają bardzo dużo wspólnego z wieloma dyscyplinami sportowymi, a to przeniesie się niesłychanie na bardzo duży i przede wszystkim ciekawy wynik sportowy. Co Ci da w ogóle trening o charakterze mocy z piłką lekarską, czyli trening balistyczny? Poprawa koordynacji w ruchach, które wymagają jakby dużej szybkości rozwijania siły w trzech płaszczyznach ruchu. Czyli to nic innego, jak poprawisz siłę o charakterze rotacyjnym. Czyli też poprawisz wzorzec core, swoich mięśni core, bo to się przerzuci na odpowiedni transfer siły z kończyn dolnych na kończyny górne. Czyli fajnie też wzmocnisz brzuch. No więc bardzo duża zaleta. Jednocześnie to poprawi zdolność do kontrolowania i zwiększania sił rotacyjnych, ale w różnych pozycjach. W klęku, w pozycjach niskich, w pozycjach wysokich, w pozycjach średnich, czyli jakby całe spektrum treningu o charakterze funkcjonalnym, to też to poprawi. Równocześnie będziemy mówili o czymś takim jak połączenia kinematyczne, czyli poprzez zwiększoną zdolność do generowania i przenoszenia sił przez ciało. Dzięki temu, że wykonacie te ćwiczenia, to właśnie połączycie, że Wasze ciało będzie takim jednym pięknym łańcuchem, gdzie nie będzie miało słabych ogniw, więc jeżeli będziecie chcieli przeciwnika uderzyć, to ta siła nie rozproszy się na Waszym ciele, tylko przeniknie jakby przez Was i przejdzie w przeciwnika, co zwiększy się oczywiście na siłę uderzenia. No i co najważniejsze, to co wspomniałem wcześniej, zmniejszy ryzyko kontuzji poprzez zwiększenie tolerancji na rozciąganie przy obciążeniach, przy różnych prędkościach, intensywności i kierunkach zmiany na przykład biegu, tak, albo czymkolwiek innym. Więc tutaj jak najbardziej też będzie to wpływało na SSC, czyli Stretch Shortening Cycle. No i oczywiście to poprawia zdolność do przenoszenia energii przez stawy i minimalizację wycieków tych jakby energetycznych. No to co wspomniałem, zapobiega kompensacji ruchu, optymalizuje jakby trwałość samą w sobie tego jakości wykonywania ruchu, no i poprawia zdolność do kontrolowania rotacji, wyrzucania przedmiotu na przykład w kierunkach rotacyjnych przez całe ciało. Typu uderzanie, rzucanie, kopanie, bieganie, czyli widzisz, to są wszystkie te wzorce, dlaczego warto byłoby korzystać właśnie z mocy i siły o charakterze rotacyjnym, bo to wpłynie bardzo fajnie na Twój wynik. Więc teraz tak pokrótce już, trochę minut nam minęło. Jeżeli chcesz jak najwięcej sobie jakby zapamiętać z tego materiału, to napisz na przykład w takich trzech podpunktach, jaką rolę widzisz z piłkami o charakterze lekarskimi, tak, czyli medicine ball, w poprawie na przykład sprawności w ruchach dominacji, na przykład nad rotacją, w rzutach i tak dalej. Czyli w takich trzech punktach napisz, co Ci to daje. Oczywiście w kolejnych trzech punktach możesz również sobie opisać rolę na przykład treningu o charakterze balistycznym, jak rozwija siłę i jak zapobiegę na przykład w kontuzjach typu ACL, żeby na przykład nie zerwać ACL-a. Pamiętaj, że ACL to często rotacje, czyli trzeba jakby zabezpieczyć się przed tym, więc warto wykonywać te ćwiczenia.
Ten materiał uważam, że bardzo szybko nam zleciał i gratuluję dla Was, że obejrzeliście ten materiał do końca, a ja mam tylko skromną nadzieję, że jak najwięcej z tego wyniesiecie pozytywnego feedbacku, który urozmaici Ci możliwość trenowania oraz otworzy kolejne drzwi do wspinania się na coraz to ciekawsze atrakcje związane z treningiem. Zdecydowanie będziesz lepszym sportowcem, czy też oczywiście, mam nadzieję, lepszym trenerem. Bardzo dziękuję, zapraszam po więcej wiedzy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z treningiem, wychodzeniem z kontuzji, prehabilitacją, motorykiem i oczywiście wieloma innymi aspektami, to napisz do nas. Razem z Moniką przeanalizujemy Twoją sytuację fizjoterapeutycznie, treningowo, dietetycznie, jak i również biznesowo. I na pewno Ci pomożemy. Poniżej w opisie masz do nas kontakt, a na dzisiaj dobra robota, trzymajcie się. No i tradycyjnie ściskam Sherlock. Macie pytania? No to just let me know. Trzymajcie się.